Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się pewnie ku waszemu zaskoczeniu znowu w Archvale. No cóż, mimo tego, że ostatnio dostałem mocnego rage'a, dzisiaj jesteśmy tu ponownie z arktycznym kosturem, księgą równowagi i to ciekawy pierścień przysytu mamy na sobie. I tak, powiem wam szczerze, że trochę sobie posiedziałem tutaj, posprawdzałem i okazuje się, że jestem w stanie przeżyć w dżungli. Będzie to po prostu survival of the fittest, że tak to nazwę. Zdecydowanie, bo trzeba być bardzo ostrożnym, patrząc na to, ile biją. Bo jak widzicie, łatwo zginąć, naprawdę bardzo łatwo. Ale da się przeżyć. Bo tak, powiem szczerze, po prostu raz przeżyłem starcie w tym pokoju, więc stwierdziłem, że warto zaryzykować i spróbować, wiecie. Nie przerywać rozgrywki. Archvale, jak mówiłem, no potencjalnie mi się podoba. Czym potencjalnie, ogólnie lubię gierkę, nie jest taka strasznie zła, ani nic. Więc no, warto tutaj połazić, a też sprawdziłem sobie parę rzeczy i jeśli nagromadzimy tego trochę, to powiem szczerze, gierka powinna stać się dużo łatwiejsza, bo jest zbrojka, która ma 22 na tym. Tutaj nie pamiętam ile na hełmie. I przyspiesza ataki, więc tak, to jest uniwersalnie dobre. Póki co, po prostu postarajmy się przeżyć. Nie ginąc najlepiej. Tak, no w sumie, żeby przeżyć, to nie można zginąć, no to tylko oczywiste, no ale wy wiecie, o co mi chodziło. Po prostu spróbujmy jakoś sobie poradzić. Głównie nie umierając, jak już powtarzałem. A w drugim, powiedzmy, tempie drugocelowo czy coś, to po prostu zbierajmy głaz z dżungli, bo... O, no, tak, no, są po prostu bardzo potrzebne. I w sumie może wezmę innych sobie pierścień, będę trochę wolniej pluł tym wszystkim, ale będę bezpieczniejszy, więc... Tak, 15 obrony, mam nadzieję, że dużo zmieni. Co mamy takie piękne żuczki, które szarżują za trochę obrażeń, ale jak widać są w miarę słabe. Porównując z tym, co widzieliśmy wcześniej. I proszę, tutaj teraz ku mojemu zaskoczeniu pewnie niektórych z was też, jeśli Archvale'a znacie tylko z moich odcinków. No, dżungla okazuje się być dużo przyjaźniejsza niż się wydawało wstępnie. Okej, okay, śliwka. I możemy iść albo dalej, albo tam. I okej, okay, dobrze wybrałem. Później pójdziemy do góry, jak zobaczymy te wszystkie znaki zapytania. Ale póki co kolejne wyzwanko, więc jej. Zobaczmy, co tym razem kryje się w tym miejscu. Okej, 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 okej. Już rozumiem. Szybkie okrążanie, wypluwanie pojedynczych pocisków, które są bardzo szybkie. I tak, no nie udało się. Tylko przez to, że trochę zaspałem z tym wszystkim. I okej, chyba hitboxy tych pocisków są trochę za duże w moim odczuciu, po tym, przed chwilą, co się stało. A też to może być tylko moja lama, a nie kwestia hitboxów i mojego też drewnianego refleksu. Okej, okej, to się zaczyna robić niebezpieczne. Chociaż no, po raz kolejny powtarzam, to jest tylko jeśli już wina mnie i mojego nieogaru. Niczego więcej. Jechał normalnie i nagle zawrócił? Co? Okej. Okej, wiecie co? Teraz mi się wydaje, że on... Okej, to jest dziwne. Przed chwilą doznałem wrażenia, jakby on zawsze się odwracał w tą stronę, w którą my jesteśmy. Odwróceni. Ten pojazd. Plujący kulkami. Ale dobra, mniejsza z tym. Muszę się skupić teraz na tym, żeby tu przejść, oczywiście. A zamiast się skupiać, to będę gadał głupoty, przez co będę lamił. Standard po prostu. Standard po prostu. Szu, dasz radę. Ja się nie poddam. Mówi to wam. Ja się nie poddam, ja to zrobię. Chociaż no, będzie ciężko. Bo jak niejednokrotnie wspominam Bullet Hell, to nie mój świat. A to jest przykład Bullet Hell'a po części. Prawda, takiego jeszcze znośnego z perspektywy kogoś, kto lubi takie gry i je ogarnia, ale dla mnie to już jest trochę ponad moje siły. W szczególności z drewnianym refleksem, którego akurat mam pod dostatkiem.
ale zawsze jest drewniany, jak zresztą widzicie. To było piękne. Nacisnąłem przycisk i od razu... No, od razu przegrałem. No, dobra, spokojnie, spokojnie. Może, może... Dobra, dobra, pierwsza faza za nami, teraz będzie jeszcze gorzej. Teraz po dwa. Ale plują chyba trochę wolniej, więc wychodzi na podobne. Dobra, teraz tylko muszę być spokojny i nie wbiegać w pociski. Bo teraz to wszystko jakoś tak przewidywalniejsze się wydaje. Teraz jak są te dwa. Okej, nie wiem jak ja tam wpadłem w pocisk, ale dobra. Okej, wniosek numer następny, nie ma co daszować przez pociski, bo one i tak trafiają, nawet jak się dasza wykonuje. Muszę naprawdę się uspokoić trochę. Czy wy to widzicie? Naprawdę, czy wy widzicie to jak... Jak ja nieumiejętnie to robię? Nawet nie wiem jak to skomentować. Po prostu nie umiem. Nie wiem jak mi się tego nie podniosło, ale okej. Dobra. Wiecie co, ja tu może przestanę dosłownie się odzywać i skupię się tylko na tym, żeby naprawdę to już zaliczyć i będzie dobrze. Nie, wiecie co, nie, to nie ma sensu. Spotkam się po prostu, jak to już zaliczę. Dobra, dobra. Po 15 minutach mamy to, faza numer 3. I teraz zobaczymy, co jest w niej nie tak... O jest, jeszcze szybciej. To może być już ponad moje siły tak prawdziwie, ale nie mogę się poddać. Ja się nigdy nie poddam. Zrobimy to, zobaczycie. Zobaczycie, w końcu to zrobimy. Nie, po co ja tak stękam, też nie wiem. Nie wiem, czy mi to pomaga, czy co, ale mniejsza. Po prostu, tak, to już jest naprawdę piekło pociskowe. Dobra, spokój, spokój, zrobiłem to. Zrobiłem. Okej, duchowe rozbicie. Po ich zniszczeniu serca chrony roztrzaskują się, tworząc... nie doczytałem, oczywiście. Tworząc wiele namierzających pocisków. Przyjemne, ale i tak, ne. Lepsze rzeczy już bym widział. Jej, proszę, kto by się spodziewał, że tak to dobrze pójdzie? Okej, znak zapytania. Trochę metalów. A w tym znaku zapytania mamy kwiatorang, którego już chyba gdzieś tam widziałem do czegoś. Okej, ciekawa bońka. Nie mamy co prawda rzeczy na magię. Znaczy, jak mam magię, no to na dystansówki. Ale zapamiętam sobie, może z niego skorzystamy. A póki co idziemy znak zapytania za znakiem zapytania, szukając różnych tutaj rzeczy. I świetnie, mamy odnowioną tą rzecz. Kolejne tutaj punkty obrony. I tak, znaki zapytania widzę, że się tu skończyły. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, które się skończą, idziemy z powrotem. A tym razem tam do góry. Bo wiecie, wolę te wszystkie zakamarki szybko eksplorować, żeby potem nie było jakichś takich zaległości. Okej, dobra, czyli to jest kolejna taka walka z tych takich trudniejszych, gdzie trzeba szybko wyeliminować co groźniejszych wrogów, żeby nie było potem problemów. No, ale jak widzicie, poza tym, że jest tutaj, że biją tutaj dużo, to ciężko powiedzieć, żebym miał wielkie problemy, jak widzicie tutaj. Jak się na tym trochę skupię. Pierwsze wrażenie było naprawdę negatywne, z tym się zgodzę. Widzicie, w dłuższym rozrachunku ta dżungla wcale nie jest taka zła. Podobne wrażenie można było mieć o tej krainie śniegowej na początku. Dobra, ile mam kamieni? 17, dobrze, coraz bliżej. A tutaj co mamy? Kolejną znajdźkę. A znajdźką tą jest
Kodeks zawiłej kniei? Okej, okay. 6, 6, 60, tu mamy 6, 5, 87, 200, 200, dobra. Dobra, mamy nową fajną rzecz. Nowa książuczka. Nowa książeczka, dokładnie. No, warto było swoją drogą, gdybym to poulepszał. Tak, gdybym miał tylko finanse na ulepszenie, to pewnie bym był teraz super potężny, ale póki co wstrzymajmy się z ulepszaniem. Kto wie, czy nagle nie zdobędę za chwilę jeszcze jakiejś lepszej książki. Będę płakał, że ulepszam to, mi na ulepszenie tamtej mi nie stać. A póki co tak jak mówię. Trochę wolniej jest, ale nie ma co płakać nad tym, bijemy odrobinę więcej, więc moim zdaniem wymiana jak najbardziej uczciwa. I widzę nowego wroga, pajoka. Widzę, że pajoki są groźne. Takie trochę no-shit Sherlock z tego wyszło, ale no. W porównaniu do innych po prostu tworzą prawdziwego bullet hella. No i takiego, którego jeszcze nie umiem unikać. I dobra, jesteśmy tutaj na pełni życia. Idziemy oczywiście w ten mniejszy zakamarek, jak już mówiłem. Okej. Okay. Żuk szarżujący. I ten taki sruwak żukowy. Tak, sruwak. Też mam swoje dziwne nazewnictwo. Okej. Okay. Klej miksturę. Jedną wystarczy na razie. Teraz tak, trzeba szybko wyeliminować kwiatki. I widzę, że tak, to jest piękne. Więcej tutaj jest? Nie. Jak tam cegły? 24, no niestety za mało tutaj cegłu. Jeszcze. Jak na mój gust? Okej, jest pajak. Pajaka trzeba w pierwszej kolejności wyeliminować. Chociaż nie tylko jego, wszystko tym się przydało w pierwszej kolejności wyeliminować. Więc co wyeliminuje, to będzie dobrze. I tak, chaos totalny. Nawet nie wiem, co tam się działo przez chwilę na ekranie, ale jak widzicie, jeszcze żyjemy, więc chyba można to nazwać sukcesem. Mówię chyba, bo ja sam nie jestem pewien. No. I wracając jeszcze do materiałów tutaj ogólnie zdobywalnych. Ja powiem wam szczerze, poza tym, że zobaczyłem tą zbroję z cegieł, to nie sprawdzałem niczego, więc jak już przestaniemy tutaj sobie tym razem zwiedzać, eksplorować, walczyć o przetrwanie, jak Złotek zwał, dopiero wtedy zobaczymy tak naprawdę, co można tutaj osiągnąć. A przy okazji jeszcze można łyknąć miksturę, bo czemu by nie? Wiecie, skoro i tak byłem ranny, no to w ten sposób się przynajmniej wyleczę do pełna. I okej, okay, te takie żółki, co spadają potem na mnie. Okej, okay, one nie są aż takie niebezpieczne. Chyba. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest źle, a jeszcze jak zbieramy głazy z dżungli, to tym bardziej nie jest źle, bo wiecie, każdy głaz, jak już wspominałem, przybliżał nas do stworzenia zbrojki, którą jak zobaczyłem, to po prostu byłem zachwycony poniekąd, mogę tak szczerze powiedzieć. No po prostu chyba daje 16% prędkości ataku. Jak widziałem, jak prędkość ataku nawet delikatnie potrafi wpływać potężnie na takie rzeczy, na które posiadam, no to po prostu jak się o to tak myśli, to aż się chce po prostu mieć zbroję, która jeszcze bardziej to przyspieszy. I dead, oczywiście. Trochę złota stracone, no niestety. Tutaj to nawet się nie ma co dziwić. Poniekąd rozumiem, że zginęłem, bo to sam można powiedzieć, że kusiłem los. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Tutaj ogarnięte, resztę finansów odkładamy. Jak widzicie, trochę tu mam. I dobra, teraz czy ty miałeś coś jeszcze ważnego na sprzedaż? Chyba nie, nie. Dobra, nie, nie miał. Teraz tak, zobaczmy, co my tutaj mamy takiego fajnego do craftingowania. Leksykon Archvale, fajne. Potrzeba do tego kodeks ognistej rozpadliny, rafy na skraju i zawyknienie. A tutaj... I patrzcie, mamy żywe winorośla. Ten jakiś taki dinożar chciał żywe winorośli. Czyli chyba możemy otworzyć kolejną lokację. Ale dobra, mniejsza. Promień siły życiowej. Jarowy gejzer. Leśniący pryzmat i esencja dżungli. A tego nie wycraftingujemy. Tutaj mamy właśnie te rzeczy z wykanitu. O. Szczerze, mamy go trochę. Tutaj potrzebujemy 45, a na czapkę ile? 35. U. Nie starczy na wszystko, niestety. A szkoda, bo bym to zrobił. I teraz mamy kwiatorang. Tego kwiatoranga dało się jakoś ulepszyć? A tak. Gromirang. Tego potrzebujemy esencji ognia, której nie posiadamy. Czy było tutaj coś jeszcze ciekawego? Poza tym, że widzę, że już mogę hełma stworzyć.
Na świątynny pancerz potrzeba 45, wiecie co, to dużo nam zajmie. Ale poza tym teraz nie widzę tu niczego sensownego i to jest tak, świątynny hełm 18,8 albo 16, 10 demagicznych i 4. Świątynny hełm czy kaptur? Odpowiedź jest prosta, biorę kaptur. Wiecie, będzie więcej obrony, więcej prędkości, więc patrzcie, tutaj 6,5, zakładam 4%, 6,76. Jeszcze fajnie wyglądamy, no i nasze obrażenia magiczne też wzrosły o kolejne procenty. Więc tak, idziemy tutaj. Lecimy dalej i zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, tym razem pójdziemy naokoło tak, w ten sposób. Jak już tam padliśmy, już jedno miejsce znamy. Okej. Ciekawe, czy te 4 punkty obrony, czy ile to tam mam, dużą robią różnicę? Szczerze widzę, że chyba tak, bo jeden atak teraz nam nie zabiera całego serca. Prawie całe serce zabrało obrony, więc no nadal sporo, ale wiecie, prawie całe, a nie całe, więc no ja się będę cieszył z takich małych sukcesów. I dobra, mamy znowu 23 cegły, więc jeszcze tylko trochę i zaraz będziemy mogli wrócić po koszulę. Okej, tutaj widzę, że te ataki nadal zabierają sporo, ale jednak nadal coraz mniej. Więc ja się będę po prostu z tego cieszył, jak tylko mogę. I no. Powiem szczerze, fajnie by było, gdybyśmy znaleźli wszystkie książki potrzebne do stworzenia tego kodeksu Archvale, bo wydaje się być potężny. A jak wiecie, lubię potężne rzeczy. W jedności w grach, których nie ogarniam. Ale mniejszym o to. Chyba będzie śmierć przez moją własną głupotę? Czy jednak nie? Okej, o dziwo nie będzie śmierci przez moją własną głupotę, więc jest dobrze. Zdążymy się wyleczyć. Mogę świętować z tego powodu, cieszyć się i w ogóle. Brawo, ja. Prawie dwa serca otrzymałem dwukrotnie niepotrzebnie. Tylko dlatego, że wpadłem w pociski, których mogłem bez problemu uniknąć, no ale trudno. Dał ja. Teraz tak, 31 cegieł, dobra, jeszcze potrzebujemy tylko... Chyba, jeśli się nie mylę, 14. Więc powoli jakoś to idzie do przodu, będzie dobrze i tak. Nie wiem, co jeszcze tutaj dodać. Wie, fajnie byłoby mieć też tak swoją drogą cegły na to, żeby potem zrobić też ten hełm taki uniwersalny, który ma jeszcze więcej obrony, wtedy jeśli bym chciał, no nie wiem, nagle zacząć bawić się czymś innym. Czy to ucznictwem, czy to bronią wręcz, to zawsze będę mógł, wiecie, przerzucić się na hełma uniwersalnego, ale... A dobra, łyknę przy okazji. Ale póki co, no niestety, jeszcze nie stać nas na to. Najpierw musimy zrobić koszulę, potem będzie można przeczyć czymś innym. Pająk. Nie lubię pająków. Po czym to tak bardziej w grach, bo w prawdziwym świecie można powiedzieć, tak IRL, w rzeczywistości, jak zwał, tak zwał. Nie mam nic do takich malutkich, normalnych pająków. Ale takie większe, można powiedzieć, że trochę mnie obrzydzają, tak samo jak inne wielkie robale, ale... Wiecie, to nie jest nic takiego, powiedzmy, rzędu arachnofobii czy coś i... W ogóle, a teraz tak, otwieramy skrzynkę i mamy tutaj... Wyrzutnia żądeł, 195, 55 zatrucia, prędkość 2,6, zasięg 200. Okej. Okay. I mamy pszczołę, którą będziemy trzymać i zadać i strzelać żądłami. Kreatywne. Aczkolwiek takie trochę też 2 na 10 poniekąd. Zresztą... Dobra, co ja tutaj gadam o tym? Skupmy się po prostu na przeżyciu, bo nie mamy już mikstury, a życie coraz mniej. Więc no, powinno być naszym priorytetem. I okej, okay, jeszcze tylko... Chyba 2 albo 3, nie pamiętam. Czy było 42 czy 43, ale już mało właśnie brakuje do tego, żeby móc zrobić sobie nową koszulę, więc jej. Będziemy mieć nową koszulę za chwilę. Gorzej tylko, że ją prawdopodobnie wytworzę przez śmierć, a nie przez to, żeby sam chciał powrócić. Dwóch brakuje, okej. I niestety jeszcze nie będzie koszuli. Ale tym razem nawet nie ma co czekać, ja po prostu jak tylko zdobędę na koszulę materiały, to wracam ją wykrafcić. Po prostu nie ma co czekać, nie ma co myśleć o tym. Idziemy i robimy i tyle. I dobra, jedna cegła, druga cegła, czy właściwie głazy, ale wiecie, ja na to mówię cegły i będę na to mówił cegły, bo dla mnie to są cegły i koniec, kropka. No i sukces, mamy to, więc teraz idziemy szybko po koszulę z cegły.
I z nią, wiecie co, wydaje mi się, że będziemy mogli już spokojniej trochę walczyć. Nie tutaj, kowadły, ja dzisiaj nie myślę. Dobra, koszulu z cegły, gdzie jesteś? Przy okazji, świątynny hełm, 25 potrzebuję. Dobra, dofarbimy, jak trzeba będzie. Teraz patrzę, 18, 22, no, po prostu 4 pancerze więcej, jeszcze 8 prędkości, co jest cenne. Przynajmniej bym odczuł cenne. Co prawda tracimy na tym te serduszka tamte, ale no. A tu już mam 7, 28. Piękne prędkości po prostu. Dobra, skoro przy okazji mam to wszystko ogarnięte, to zobaczmy, czy mam jakieś śliwki tutaj. Szczerze? Co ciekawe, nie mamy. Aha. Ale i tak, pójdziemy oddać tą śliwkę, póki pamiętam. Po czym, jako że mamy tutaj już dostęp do tego wszystkiego, zrobię to, co robiłem wcześniej. 3 mega śliwki i będzie dobrze, okej. A konkretnie mówiąc to, co robiłem też wcześniej, to mamy też wewnątrza, winorośle, czy jak zwał, tak zwał. Więc idziemy opłacić sobie podróż do kolejnego biomu i tam będziemy też siedzieć. I znowu kilka biomów naraz. Masz dla mnie posiłek, pyszności. No dobra, wskakuj. Ej, wskoczyliśmy, jakie piękne. I wziął na dinożarle. Do rafinaskraju? Wygląda jakbyśmy byli pod wodą. Okej. I w sumie mamy całą nową lokację z nowym miastem i milionem rzeczy, więc tak. Może nie będzie tak strasznie źle, jak było. Okej, rozdymki. Które, jak otrzymam wrażenie, to eksplodują. Dobra, biją tutaj więcej. Biją tutaj więcej. Jeszcze żadnych materiałów nie dają. Więc okej, wniosek jest następujący. Rafa jest trudniejszym miejscem niż to, gdzie byliśmy przed chwilą. O, śliwka. Jak super. I tutaj powiem szczerze, cieszę się ze śliwki. I okej, jakaś taka groźna ryba. Kolejna groźna ryba. I kolejna groźna ryba i rozdymki. Okej. Czyli wypadają jakieś materiały, nadal nic, więc widzicie, no ta Rafa jakkolwiek ciekawą lokacją mogłaby być. Tak. Coś mnie się nie widzi. Póki co chyba jest zwiedzanie. W sensie, zwiedzać pozwiedzam. Twarde łuski. Okej. Dobrze. Dobrze, warto wiedzieć. Twarde łuski były w jakiejś recepcie wykorzystywane. Więc tak. I już widzę, że tutaj się zbywa twarde łuski. Więc na przyszłość by dowiedział, że tutaj trzeba jakoś się namęczyć 20 lat, żeby dostać twardą łuskę. A teraz czeka mnie śmierć. Przez to, że tutaj przylazłem nieprzygotowany. Chociaż no, bardziej to może przy sobie lamy. Okej, znowu twarda łuska i tym razem nic. A tutaj mamy zefir, czegoś tak. Więc wniosek jest następujący. To na Rafie jest pełno rzeczy, które mogłem robić prawie wcześniej, gdybym miał właśnie te materiały z Rafy. Więc tak, Rafa łączy się ze śnieżnym biomem, łączy się z grzybowym kapeluszem, który nie wiem, czemu mogłem zobaczyć receptę już za czasów pierwszej wioski. Tak, to mnie najbardziej zaskakuje. Chociaż dobra, pokazali tylko przez to, że miałem gluta i straciłem pieniądze. Super. Ale dobra, tak. Warto wiedzieć przynajmniej, na czym stoimy, jeśli chodzi o tą Rafę, więc w tym momencie możemy stąd chyba pójść. Tak mnie się wydaje. Wiecie, chciałem po prostu zobaczyć, jak tutaj to wygląda. I teraz z wewnętrznym spokojem, że wiem, jak wygląda tamto miejsce. Wiem, że tam jest jeszcze gorzej. Mogę tutaj wrócić do dżungli i nie przejmować się tym grzybełem. Chociaż w sumie mamy lepsze wyposażenie, to może na tego grzybeła przydałoby się wrócić. Wiecie, tamtego, który nas ostatnio tak porobił okropnie po prostu przez to, że jestem lamą nieogarniającym. Więc tak, chyba pójdziemy na zgniłego króla za chwilę. Ale zanim to, to pozwólcie, że jeszcze się trochę pobawię w dżungli. Czytajcie, pozbieram materiały. I potencjalnie, jak już je będę miał, to jeszcze stworzymy ten kapelusz taki uniwersalny, który daje więcej prędkości i zwiększając przy tym obrażeń. Bo wydaje mi się, że no, jeśli mam walczyć z tym zgniłym królem, czy jakby tam było, to lepiej mieć po prostu wyposażenie jak najbardziej defensywne, patrząc na to, że nie umiem. W sumie to był błąd, że zrobiłem sobie ten kapelusz magiczny na początku. Okej, i zaraz będzie śmierć. Ja wam to mówię, zaraz będzie śmierć. Okej, jednak się myliłem.
kurczę, no nie wierzę, jak to z tobą tu wychodzi. Wczoraj na... Chciałem, dobra, ja bym powiedział wczoraj, to ja nie wiem. Ale tak, ostatnio byłem naprawdę wielkiego tego... można powiedzieć... Hocha na Archveila. A teraz nagle gram znowu jakby nigdy nic. Mówiąc, że te lokacje są trudne, że jest niebezpiecznie. Ale znowu czerpiąc z tego przyjemność. Po prostu chyba ostatnio byłem zbyt zmęczony czy coś. Czy zbyt sfrustrowany już niektórymi rzeczami. Więc w sumie, inaczej mówiąc, dobrze zrobiłem otwierając tą dżunglę tam ostatnio. Źle robiłem ginąc tak szybko i się poddając tak szybko, ale dobrze robiłem otwierając, bo gdybym jej nie otworzył, to teraz pewnie bym dalej miał to samo, co miałem ostatnio, bym się frustrował. I pewnie bym nawet nie wrócił do Archveila, jako że no, ze zgniłym królem nie wiedziałem, jak sobie poradzić. A tutaj teraz proszę. Łazimy tu po dżungli, tracimy życie, giniemy powoli. Ale ja się tym nie przejmuję, tylko z przyjemnością łażę. Farmię materiały i próbuję przeżyć. No. I już widzę następną rzecz. Te bulwy takie, tego typu trzeba usuwać, bo potem ich te wypluwane zarodniki, czy co to tam jest, może... Mogą, no, nieźle namieszać. I okej, 800 funduszów. Warto było odłożyć, przeżyć. Ale no niestety, potencjalnie to się nie stanie. Patrząc, ile mam życia i jak dużo jeszcze wszystkiego przede mną. To było piękne po prostu. To było piękne, jak ja tak mogłem zginąć, ale dobra, mniejsza o to. Skoro stało się to, co się stało, to wracamy do wioski grzybowej, odkładamy pieniądze, bo tutaj chyba finansjer był. Dobra. Tworzymy kapelusz z cegieł, ten taki właśnie uniwersalny, co daje więcej obrony na wszelki wielki. Idziemy do skrzyni na ekwipunki, odkładamy śmieci. Czyli tą książkę w sumie. Ulepszałem niedawno, już ją odkładam. Smutne. I weźmy... Nie, to sensu nie ma. Oto, na wszelki wielki po prostu. Jak trzeba będzie, to będziemy tym jeszcze go unicestwiać. No to ma przyzwoitą prędkość, ale póki co idziemy w takim czymś. I zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście, żeby zapamiętać, nie przechodzimy przez to wszystko i żeby wiedzieć co, jak, gdzie, kiedy. Proszę, mamy już teleporta, tym razem jestem na tyle mądry, że to przygotowałem. I tak... Król Grzybeł, podejście numer 2, czy odcinek numer 2 po prostu. Okej, bije już trochę mniej, ale nadal go nie ogarniam. Więc wniosek jest taki, no będzie lepiej. Trochę. Ale nadal to nie jest to. Więc po tym, jak szybko ja ginę. Okej, przerwa, więc łykamy miksturki. Po prostu trzymajcie kciuki, żeby mnie się udało, bo jeśli nie, to ja już nie wiem. Okej, jego ataki są zdecydowanie za szybkie. Na szczęście nic nie straciłem, więc... Mogę spróbować po raz kolejny. I co, wniosek następujący, muszę być ostrożniejszy. Nie doszować jak głupi, tylko naprawdę... wykorzystywać poruszanie się zwykłe do unikania pocisków, których da się uniknąć, jak tylko teraz. W normalnych warunkach bym tutaj już daszował, ale no nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. I tutaj znowu trzymam kilka razy obrażenia niepotrzebnie. Okej, przez to trzeba przedaszować. To akurat jest prawda. Tutaj można wykorzystać przechodzenie obok, dosłownie. Tutaj też. Teraz, kiedy jest zasunięty, a my mamy akurat pełno takich rzeczy, to możemy go jeszcze trochę pobić. Okej, pociski te, to można przechodzić spokojnie, tutaj też można spokojnie przechodzić. Łyknę, bo czemu by nie? Zawsze to odnowi życie. I okej, w sumie tak jak w Mortal Shellu widzę, że tutaj jest. Trzeba spokojnie tylko podejść. I udało się przypadkiem nawet. Nieśmiertelność zanika. Okej, grzybowy król pokonany! Jej! To dawaj nagrodę, którą będzie więcej miksturek i
Serduszko. Bardzo przydatne rzeczy. Aczkolwiek... Bardziej mi się cieszył z innych. Chwila, czekajcie, czy tu było już całe serce? Chyba dostaliśmy całe serducho. Jeśli tak, to wow. Bo to było dosyć duże i znowu to coś. Portal miał zadanie zbawić lud od rządów Starego Króla. Po ich połączeniu, 7 kamieni miało otworzyć portal do świata zupełnie innego niż nasz. W świecie tym mówiono, że panowało w nim wieczne szczęście. Miał on być eteryczny i nieuchwytny. Głoszono, że czarna magia, która dawała moc królowi, nie miała tam wstępu. Idea ta zawsze wydawała mi się mało prawdopodobna. Jednak obietnica ziemi obiecanej, kryjącej się w głębi portalu, stała się światłem nadziei. Okej, ciekawa opowieść. Dla tych, którzy od lat cierpieli pod rządami tyrana, wybór był jasny. Czasem plotki stały się wiedzą powszechną. Wielu rozpoczęło długą wędrówkę, udając się do komnaty, gdzie miał powstać portal. 3. Pozostały 3 kawałki portalu. Ami zaczął pies wrzeszczeć, więc... Więc tak, no... Do usłyszenia za chwilę, jak już uspokoję piesa. Dobra, pies już uspokojony. I jak widzicie, kolejny element tego czegoś jest za nami. Prawdopodobnie to jest ten cały portal, o którym tak gadają, ale... Mniejsze. I dobra, mając więcej życia, więcej... Wszystkiego, pora się chyba przebrać. I powiem wam szczerze, chciałbym teraz spróbować czegoś innego. Wezmę dosłownie wszystko, podkreślam wszystko, co mogę wziąć. Po to, żeby mieć jak najwięcej życia. Jak największą wytrzymałość i tak dalej, i tak dalej. Wezmę taki, tak zamiast tego. Wezmę taki miecz piękny, który ma, jak widzicie, 700 ponad obrażeń. Nie jest to co prawda to 900, który był ze starą koroną, ale... Póki co resztę chowamy. A, nie ma miejsca, super. I takim oto olbrzymim mieczem plus 5. Teleportując się stąd, spróbujemy dojść do testu tego całego, wiecie. Ponownie... No, tego testu diabła, czy jak mi tam było. Wydaje mi się, że ten miecz w takiej konfiguracji, w jakiej jest teraz, i ta zbroja mogą nam zapewnić wygraną. Patrz na to, ile tracimy obrażeń od takich ataków, ile mamy mikstur. To może się naprawdę udać. A wiecie, jeśli się uda, to może odkryjemy kolejny biom, w którym będziemy mogli łazić, który... Pewnie nie będzie, ale może... Może znikła szansa, że będzie trochę łatwiejszy od dżungli, chociaż... Toro nie mogą tam wejść wcześniej, mówili, że jesteś za słaby, przyjdź jak będziesz silniejszy. I w ogóle to niestety wydaje mi się, że nie będzie. A, jak to się nazywa? Łatwiejszy od dżungli. I w ogóle czy mówię żungla zamiast dżungla? Nie wiem. Ale mniejsza. Po prostu idziemy, zobaczymy. Gorzej, że teraz się oni zaczynają. I że ich ataki przenikają przez kamienie. To będzie masakryczne pod tym względem. I już muszę kolejną eliksirę używać. Oczywiście postaram się jak najwięcej ich zostawić na później, żeby nie było. Bo pełne życie i coś takiego może wyjątkowo wystarczy, żeby sobie poradzić z tym całym testem. I dobra, teraz jeszcze ułyknę nawet do pełni życia, jako że to jest przedostatni pokój. Głównie widzicie, chcę go podpalać delikatnie, więc dlatego to robię. Takie podpalenia z tych pocisków mogły być zbawienne. Kurczę, nie powinienem tego pić. Teraz pewnie przez to nie uda się mieć pełnego... A nie, dobra, to była śliwka, czyli mam pełne życie. Z tym wszystkim. Zobaczmy, czy teraz się uda. Okej, ognista rozpadlina, musi się dziecko wykazać, udowodnić i zobaczymy. Okej, mało nam to zabiera. I tak, wystarczyło! Dziecko zwycięża! Jest silniejszy niż się wydaje. Dziecko może wejść. Okej, czyli to co... W sumie usłyszałem tam od kogoś poniekąd. Na jednym serwerze. Jest prawdą, to co mi się też w sumie samemu wydawało, bo... Nie ma co ukrywać, to było... Dosyć takie... Intuicyjne, że trzeba to być wytrzymałym, jeśli tam nic innego nie działało, ale dobra. Hiperum i... Kodeks od gnistej rozpadliny. Dobra, mamy to, druga księga. To wiecie co to oznacza? Można tutaj zwiedzać dalej, albo sobie stąd wyjść, bo widzę, że tu są bardzo potężni wrogowie.
No niestety. I jako, że już zginęłem, to i tak to zrobiłem. Idziemy do Rafy. I szukamy księgi z Rafy. A wiecie dlaczego? Jeśli pamiętacie, to ja wam zaraz przypomnę dlaczego. Uwaga, uwaga. Otóż księga z Rafy jest ostatnim, czego potrzebujemy w sumie, żeby... mieć tego, jak to się nazywa. O, brakuje mi słów. No tą księgę Archvale, więc... w użyciu tego... oraz potencjalnie... po prostu... mając trochę szczęścia, może odnajdziemy. Naprawdę, to czego szukamy. Czy w sumie to, czego ja teraz szukam, bo tak jak teraz zacząłem myśleć. I w sumie, pewnie gdybym chciał, to już bym mógł też śliwki dostarczyć, byśmy mieli kolejne ulepszenie mikstury. Może? Nawet nie wiem, ile ich mam i ile tam było potrzeba. Najprościej w świecie, przyznaję się, nie pamiętam. Ale okej, ognista rozpadlina. Jest nasza. Mamy tam wstęp, co prawda nie mamy tej fontanny na starcie żadnej, więc będzie trzeba przechodzić tam zawsze przez tych wszystkich wrogów i tak dalej, ale to nie jest problem. Teraz tylko trochę łyknąć i... cóż, no... mimo tego, że jest tutaj ciężko trochę... ej, to powiem wam szczerze, ja się tym nie będę przejmował, ja tu muszę to zrobić, musi się udać. Damy radę, wierzę w to. Tylko fajniej by było, gdyby nie było rozdymek. Bo wniosek jest taki, że to rozdymki są tym, co największe problemy mi tu będzie sprawiało przez jakiś czas przynajmniej, dopóki nie spotkamy czegoś jeszcze gorszego. Ale tak, póki jeszcze mamy mikstury jakieś i inne rzeczy, to mogę to chlać i możemy iść. Okej. Okej, te ryby są... trochę poniekąd denerwujące. Ale to jednak rozdymki nadal robią tu problemy, nie one. Bo tamte ryby są tylko groźne na blisko. A rozdymki, proszę, robią bullet hella. A jak jeszcze jest, jeśli trzeba się zranić, czy się do nich zbyt blisko podejdzie, to właśnie potrafią sobie wybuchnąć. Jak gdyby nigdy nic. Niczym jakieś bomby. No więc tak, musimy uważać na rozdymki, na inne rzeczy też. I zarabiać, bo patrzcie, tu mamy już pieniążków. Wciąż nie pieniędzy, nie pominam pieniążków, to jest... powiedzmy dosyć nieprofesjonalne, tak nazywać... walutę, pieniądze, gry, czy jakkolwiek inaczej to określić. I często sprowadza to nieszczęście finansowe według niektórych, powiedzmy, przekonań i niektórych, można powiedzieć, szkoleń finansowych, jeśli tak się to nazwać. Więc tak, dużo tutaj tego jest. Szybko można się wzbogacić, z tym się zgodzę i oczywiście rozdymka w sobie wybuchła. Chaos totalny. Jakieś syreny tu są w ogóle. I spokojnie, dajemy radę. Jeszcze. Woda życia coraz mniej, więc przydałoby się chyba dojść do wioski, czy ta wieś, czy tam w sobie to miasto zaoferuje jakieś takie fajne rzeczy, typu zwiększenie ilości życia, jakieś super przedmioty do kupienia, czy coś. Ale jednocześnie trzeba zachować ostrożność. Właśnie, dużo jest tu wrogów, którzy mogą nas zdobyć. W szczególności, jeśli nieostrożnie będę używał moich doskoków, zwanych daszami. No i patrzcie, znowu krab. Już kiedy się widzieliśmy. Całe szczęście te dają twarde łuski i nie są chyba aż tak irytujące jak te tamte. Ale nadal, warto być ostrożnym. Super, bierzemy też to. No to jeszcze tylko to miejsce i jedno i powinno być... okej. Więc trzymajcie kciuki, żebym totalnie nie zlamił. Jeśli uda się nie zlamić całkowicie, to będzie dobrze. I zlamiłem przez rozdymkę. Straciłem dużo. Ale dobra, nie ma co się przejmować. Musimy iść jeszcze raz po prostu. Więc tak też zrobimy. A. Ja zauważyłem jedną istotną rzecz, jeśli chodzi o rozdymki, to tamte. One wybuchają raz, a potem drugi raz, więc... to dlatego był taki chaos. No i wiecie co w sumie? Spotkamy się na miejscu, w którym zginęłem, bo nie ma sensu pokazywać wam tego ponownie wszystkiego, a zaraz tam będę, bezproblemowo. No, więc jestem, jak widzicie, w tym samym miejscu. Ostatni pokój. I cóż, pozwólcie, żeby tam cicho i skupię się na przeżyciu, bo ja chcę wyjść do wioski i nie umrzeć. Więc idziemy.
Dobra. Jest, udało się. Wybaczcie, tak liczyłam naprawdę. Wiem, że to nie przystoi, ale... Perłowa arkada, dobra, no ale musiałem. Musiałem po prostu, bo inaczej pewnie bym zlamił tak, żebym zginął, a tak to... Mamy to. Kolejne miejsce bezpieczne, kolejny bank. Podmorską świnię i w ogóle jej. Rafa na skraju, 7000 mogę trzymać w banku i od razu wpłacamy, nawet nie będę czekał. O! Coś tam był jakiś dialog, nic z tego przeklikałem raz, ale mniejsza. Brak podzięki za korzystanie z naszego banku, przyjmij proszę tę odznakę. Zachłanna moneta. Zabić przeciwniczystwem wypuszczałem większą ilość złota. Bardzo przyjemne, jak będę farmił sobie, to skorzystam. Teraz, cześć, czy potrzebuję czegoś? O, tak, potrzebuję to bardzo. Turizm Trytona. Żyćko, okej. Okay. Chyba tylko ten turizm Trytona i żyćko tutaj doszło. W takim wypadku nie będę na razie tego brał. Żyćko oczywiście. Witaj, Morku, chcesz się pogabić na kolekcję? Tak, tak, oczywiście. Siła kolosa. Zmniejsza prędkość broni, lecz znacznie zwiększa jej obrażenia potężne. Fajne, ale nie wiem. Pokonanie przeciwnika zwiększa chwilowo zadawane obrażenia, okej. Okay. Lejek napojenia. Użytkownik szybciej pije mikstury uzdrowienia, super. Miejsce na odznakę, też super. I inne takie tej rzeczy. Nawet nie będę czekał, biorę miejsce na odznakę. Co do reszty jeszcze pomyślę i w sumie tutaj to pół serduszka też biorę. Nie ma co czekać, wiecie, musimy być gotowi na wszystko, co się da. Ale dobra, jest wioska. Jest wioska, co za tym idzie. To ja siedziałem w tamtym, nic w tym. Ale mniejsza, za co za tym idzie, możemy teraz spokojniej zwiedzać, bo i tak utrata czegokolwiek teraz nie będzie aż tak bolesna, więc tak. Jeszcze w poszukiwaniu ostatni z ksiąg będę mógł trochę tutaj pociągnąć odcinka, czemu nie? I zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż oczywiście wiem, że powinienem go kończyć, ale odzyskałem wenę na Archvale. Cieszę się z tego, że jest jak jest i w ogóle. Mam nadzieję, że zrozumiecie moje teraz nagły przypływ chęci do robienia dłuższego odcinka. Póki po prostu jestem w formie, póki jestem w wennie i w ogóle, co lepiej wykorzystać czas niż potem mieć kolejne odcinki podobne do tego, co ostatnio się stało z tym grzybokrólem. Więc no, jestem rozgrzany, to mogę ciągnąć dłużej. I dobra, mamy znak zapytania, proszę, 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 żeby to było coś tego typu. Żeby to była ta księga. Mirowy kisień. Ej, może być. Nie jest to prawda to, co chciałbym, ale może być i dobra, jeszcze kolejna odznaka. No, by nie była taka wkurzająca. Ale dobra, robimy to. Będzie dobrze, damy radę. Musimy. Okej. Mówiąc szczerze, format mi się podoba. Tego jeszcze nie było. Jest to bardziej przewidywalne niż to, co było wcześniej, więc zdecydowanie na plus. Ojej, a to już jest ciężkie, ale podoba mi się i tak. Okej. Okay. Nawet nie zobaczyłem, że tam jakiś laser ma być. I okej, trzeba być w ciągłym ruchu. To jest pierwsza pewna rzecz. I nie mogę daszować za dużo bez potrzeby, bo przez laser nie przejdę. Ani obok lasera. Aha. Więc dasze tutaj są naprawdę cenne. I są moją w sumie jedną szansą na unikanie tego. Nie wiem, czy to zrobię. Okej. Okay. Takie krążenie widzę, że daje dobre rezultaty, jeśli chodzi o lasery. Okej. Okay. Daliśmy radę drugiej rundzie. Jeszcze, dobra, czyli trzecia runda to jest jeszcze szybciej. Powinno być okej. Okay, jeśli będę ostrożnie krążył. I wpadłem w laser niestety. Dobra, tutaj potrzeba naprawdę tempa, prędkości i nie tylko. I te lasery zawsze się ustawiają tak na mnie? Tak, zawsze. Okej, okay, zawsze ustawiają się na mojej pozycji. No w sumie tak. I to pod którym kątem, to zależy od tego, gdzie akurat ta kula była w danym momencie.
Tutaj w sumie wiecie, co byłoby jeszcze najlepsze? Wziąć ten dodatkowy dash. Po prostu tak, jak widzę takie coś, to nie iść od razu, tylko brać dodatkowego dasha i dopiero potem wchodzić na wyzwanie. To pozwoliłoby mi zdecydowanie, no... Może się trochę mniej stresować w niektórych momentach, kiedy są takie dash intensive, jak tutaj, teraz. Ale poza tym nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. No, pomimo tego, że będę tutaj teraz lamił pewnie przez długi czas, to czuję, że to wyzwanie jest przyjemne. Nie to, co z niektóre. No i nadal, wątpię, żeby przebiło mój rekord. Chyba to było 3 godziny albo 2, już nawet nie pamiętam. Ale tak. Na pewno, to wyzwanie nie przebije tego rekordu. I pomimo tego, że jest czymś nowym, wcześniej nieznanym... I okej, jeszcze jedna uwaga. Moment pojawiania się lasera mógł być trochę czytelniej przedstawiany. Nie, żebym miał z tym problem, ale... No tam wydaje mi się takie dobre, jeszcze jest czas, zanim laser się pojawia, to nagle taki giniesz. Tak samo dash, nie wiem, w którym momencie daje niewrażliwość. Do końca. Pamiętami wydaje mi się, jakbym miał mieć po prostu niewrażliwość z dasha, to takie, no gościu, nie dostaniesz jej. I tutaj znowu laser dopiero się miał pojawić, ja przebiegłem już przez to i tak dostałem wrażenie. Ja wiem, że tam rozszerza i mogą być na zasięgu, tylko moim zdaniem powinien dać chwilę na to, żeby to ogarnąć, bo to takie, to jakkolwiek nie jest niesprawiedliwe, to jest troszeczkę, można tak powiedzieć, irytujące. I proszę, udało się. I mamy tutaj poskrawiacz żywiołów. Magiczne bomby są wzmocnione losowym elementarnym efektem. Okej, nie wiem do końca, czy są magiczne bomby, ale dobra. Najważniejsze, że są wzmocnione. A teraz będzie śmierć, czyżby? Pewnie tak wynikło. Ale jakimś cudem sobie poradzę. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, nie było rozdymek. A jak widzicie, kiedy nie ma rozdymek, to da się to jeszcze jakoś spokojniej ogarnąć. I przy okazji, patrzcie, mamy podziemie. Nie, nie. Nie chciałem na to przełączać. Ja chcę tu z książki bić. Ja chcę być magiem. Dużo życia straciłem, więc można teraz łyknąć. Tak ze dwie nawet. I lecimy dalej. W sumie, jeśli jest loch, to znaczy, że zaraz możemy tutaj zrobić kolejny kawałek tego kamienia portalowego, czy co tam się zbiera. Oni mówią o jakimś portalu i tak dalej, tylko czy na pewno to jest ten portal? Nie, no przedstawiłbym, że pewnie tak, ale wiecie, pewien nie jestem, bo jak to bywa ze mną, jestem lamą, która nie do końca ogarnia. Ale okej, skoro tam jest dojście do portalu, to... Pójdziemy tu. Oj, proszę, jeszcze śliwka. Jak miło. I co? Napiszę to sobie tutaj już, żeby było. Teraz szybko do wioski. I owszem, wiem, że będę musiał teraz powtórzyć parę rzeczy, ale pójdziemy tak trochę skrótowo. Widać tak to nazwać poniekąd. Więc będę miał znowu mikstury, więcej życia i inne takie. A z drugiej strony będę się powtórzyć właśnie kilka pokojów wyzwań tutaj. Dobra, z tym miksturem coś trochę zagalopowałem, bo zaraz pewnie znowu wszystkie wytracę na jakieś głupoty. Ale dobra, jeszcze jest dobrze. A odcinek już prawie 50 minut. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Po prostu ze skrajności w skrajność. W jednym momencie mówię, nie, Archvale jest złem, mam tego dosyć. W drugim uruchamiam gierkę. I mam takie, ale ja nie chcę kończyć, co z tego, że już godzinę siedzę na nagraniu. Przy czym godzinę nagraną mam na myśli, wiecie, nie, że dosłownie godzinę siedzę, tylko że godzinę mam nagraną, bez cięć. Ale dobra, mniejsza. No to idziemy teraz na te skróty, tak jak tam mówiłem wcześniej, i zobaczmy, dokąd to nas prowadzi. Eliminując wszystkich wrogów po kolei, na spokojnie, nie przejmując się tym. Damy radę. Nie musimy jeszcze pić miksturki. Tak tutaj, idealnie. Widzę ryby. Ryby nie są niebezpieczne, szczególnie widzę rozdymkę płyjącą bombami. Nie jest ona jakoś szczególnie zła, niedobra. Okej. Są dwie takie. To już zmienia trochę postać rzeczy, bo dwie mogą więcej napsuć krwi.
Aczkolwiek nadal to są te bomboplujące, a nie te takie, co same wybuchają. Więc jest moim zdaniem przyjemnie. Dobra. Zobaczmy, czy ten zenit musimy zbierać? Jakoś tego nie czuję, ale i tak, jak widzę, to część chociaż wezmę. Może się okaże, że później będzie gdzieś jakiś fajny coś do wycraftingowania sobie z tego. Dobra, pierwszy wybuch ominięty, drugi nieominięty, trzeci też nieominięty pewnie. I cóż, naprawdę już nie wiem, co nic mam mówić, pomału mi się naprawdę kończą słowa, tematy, pomysły. Ale trudno się mówi. Po prostu z tym jakoś spróbuję was i tak zagadać jakimiś głupotami. A w tym czasie padłem w atak rozdymki. Oczywiście, skupiam się nie na tym, na czym powinienem. Skupiam się na tym, że nie mam o czym gadać i o tym gadam, zamiast skupić się na grze i unikać pocisków. Po prostu brawo ja. Brawo ja. Tylko ja tak będę robić. A swoją taką fajnym pomysłem na broń do walki wręcz byłoby opcja odbijania pocisków. Wiecie, niekoniecznie takiego całkowitego odbijania, że dosłownie możemy odbić pocisk z powrotem na wroga, ale odbijanie w kontekście nawet takim nope i przecinamy pocisk, go nie ma. Tak jak to w sumie niektóre gry chyba prezentują i dają możliwość. Tym tak mnie się wydaje. Chyba dosłownie niedawno gram w jedną gierkę, nie pamiętam teraz tytułu. Wiem, że też taka pixelartowa i tam właśnie była taka opcja. Sprawda, to było tylko na specyficznych odmianach broni. Nie każda tak mogła, ale no, te nie, co niektóre to mogły. Ej, stać są na 600 zł, niestety. Dobra, teraz pójdziemy od tej strony. Przy czym to już jest takie ostatnie podejście, jak zginę, to trudno. I tak, wiem, że powinien to 600 złota sem wziąć i odłożyć gdzie indziej, ale... Ja się tym nie przejmuję. Jeśli będę chciał farmić, to mam gdzie, mam jak, nie jest to skomplikowane. Więc wiecie, teraz to dosłownie tylko chcę odnaleźć tą księgę. To powinienem zrobić już pewnie w następnym odcinku. Potem tak będzie się 20 lat wrzucał, ale trudno się mówi. Po prostu dostanę ten jeden dłuższy. Ewentualnie odpuszczę dzisiaj Dicey Dungeons. Jako że i tak pewnie cały mój czas na nagranie tego przepadł. Ja tak. Patrzę na to, która jest godzina. Co jeszcze dzisiaj muszę zrobić? I jak to nie mogę sobie pozwolić, żeby siedzieć dłużej niż... niż po prostu do tej... powiedzmy max 3 godziny przy renderingu, przy wszystkim, co... no niestety. Chyba naprawdę kostki będą musiały dzisiaj wypaść. A jeśli się pojawią, to będą pewnie coś około 20. Chociaż tak wątpię, żebym znalazł chwilę. Ale tak, mniejsze. Skupmy się na tym, żeby przeżyć, bo już mikstury się kończą. A jak mikstury się kończą, to nigdy nie jest dobry znak. Całe szczęście jeszcze, bo tylko że się kończą, to nadal potrafię się skupić trochę na walce i na tym wszystkim. Tutaj idziemy, niby tam nie będzie na pewno tego, czego szukam, ale czemu nie? Będę przynajmniej już zelczony do takich zachcianek eksploracyjnych, że tak, tutaj byłem, tak, tutaj zwiedziłem, tak, tu niczego nie ma. Będę mógł być z siebie dumny, że już przeżyłem to miejsce, byłem tu i tak dalej. Spokojnie dobijamy rozdymkę bombogenną i zawracamy. Wiem, że mógłbym tam pójść walczyć, trochę więcej bym zarobił i tak dalej. Przy okazji wypiję, bo czym by nie. Ale no, mówiąc wprost, nie chcę nadmiarowych pokoi robić. Tylko te, które są nieodkryte. I niestety, póki co nie zapowiada się, żeby miały tu być coś więcej. No cóż. To ja może powiem tak. Fajnie było, dużo zrobiliśmy. Ale jak jest kolejna śmierć, zanim tam nadrobię to wszystko, to już minie sporo czasu, więc na tym po prostu zakończymy. I cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. I tak, w następnym odcinku spróbujemy zdobyć tą księgę, stworzyć ten kodeks Archvale, czy jak to się nazywało.
No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ja w międzyczasie, prawdopodobnie, jeśli będę miał jakąś wolną chwilę między wykładami, trochę pofarmię pieniędzy i spróbuję ulepszyć ten kodeks ognisty i rozpadliny do plus 5. Więc to tyle, trzymajcie się i hej, hej!